Kochani, najpierw chciałabym Was przeprosić, że ja dziś nadal pozostaję jeszcze na trochę przy temacie płci, ale tak mam niestety, że jak coś zaprząta mój umysł, to mi go faktycznie zaprząta. Do czasu aż rozwiążę jakąś zagadkę, zrozumiem kwestię itd. A tu mamy do rozwiązania nie lada zagwostkę. Mianowicie chodzi o rozwinięcie skrótu myślowego, stale używanego i narzucanego nam przez apostołów religii płci, mianowicie, że transkobieta to prawdziwa kobieta w ciele mężczyzny i vice versa. Dotąd sądziłam, że lewica to głównie osoby ateistyczne, przedstawiciele materializmu utożsamiający człowieka z jego ciałem, a świadomość sprowadzające do aktywności mózgu. A tu patrzcie, mamy całkowity odwrót od takiego myślenia. Jednak mamy oddzielenie człowieka od jego ciała. Czyżby jednak wkradło się pojęcie duszy, dualizm człowiek nie jest ciałem? Nazywa się pewna, aczkolwiek niepełna analogia do wiary w reinkarnację. Mamy męską duszę, która omyłkowo i niefortunnie wciela się w kobiece ciało. Bądź na odwrót. Oczywiście osoby wierzące w reinkarnację wierzą, że podczas licznych inkarnacji wcielamy się zarówno w ciała kobiece, męskie, jak i ciała obojga płci innych gatunków zwierząt. Zakładają też taką możliwość, że jeżeli dusza ma silne wspomnienia bycia płcią przeciwną niż obecnie, może mieć problem z akceptacją obecnej płci i nadal będzie się utożsamiać ze swoim poprzednim wcieleniem poprzednim ciałem. Niemniej wiara ta z założenia zakłada na przemienność płci, czyli w dalszym ciągu takie utożsamianie się z płcią jest zjawiskiem tymczasowym, przejściowym. Zdaniem religii gender, inkarnująca dusza jest trwale męska lub żeńska. Powiedz mi, drogi Wizu, czy i ty nie odnosisz silnego wrażenia, że stwierdzenie, że ktoś urodził się w niewłaściwym ciele, zakłada wiarę, że istniał już wcześniej, zanim się urodził i już miał wyrazistą tożsamość, jedynie ciało, w które się wcielił, jest pomyłką. Tak by wskoczył w niewłaściwy pociąg. Ale jednak tylko wskoczył. Nie jest pociągiem. Czy hasła typu kobieta w męskim ciele nie są równoznaczne z twierdzeniem, że człowiek jedynie zamieszkuje swoje ciało, a wcale nim nie jest? Mózg to także organ ciała. Jeżeli nie identyfikujemy się z naszym ciałem, czyli także z naszym mózgiem, to znaczy aktywność mózgowa jedynie koreluje ze stanami świadomymi, Czyli wyłania nam się punkt widzenia zarówno wszystkich osób wierzących, jak i niektórych naukowców. Osoby wierzące w religię gender muszą wierzyć w dualizm ludzkiej natury rozdział duszy od ciała. Skoro jajniki lub jądra nie są źródłem płci, to również mózg nie jest źródłem świadomości. A tak na marginesie mówiąc, powala mnie to, jakim brakiem elementarnej wiedzy na temat tego, czym jest płeć biologiczna, wykazały się osoby formułujące frazę osoby z macicami. Przecież to nie macica jest tym, co definiuje kobietę, a jajniki. Wyraźnie osoby te kompletnie nie rozumieją, o co chodzi w płci. Ale nie dziwota, skoro mamy do czynienia z reprezentantami religii, której doktryna zakłada, że płeć jest niezależna od ciała. A zatem kiedy człowiek stał się kobietą lub mężczyzną? Przed czy po narodzinach? Bo skoro narodził się w niewłaściwym ciele, to znaczy, że płcią przeciwną musiał być już przed narodzinami. Wcielił się w nieodpowiednie ciało. Czyli kimś innym był już przed aktem wcielenia. I wszystko fajnie, każdy może wierzyć w to, co chce. Tylko czy przedstawiciele jednej religii mają prawo narzucać swoją doktrynę wszystkim wokół? Czy mają prawo zmuszać do wiary także ateistów i członków innych wspólnot religijnych? Jakie mają plany wobec miliardów ludzi na świecie, którzy wierzą, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę? A w związku z tym, płcie są dwie i że żyjemy na tym świecie po raz pierwszy. Pytam, co zamierzają zrobić tym ludziom, bo wiemy, że ci ludzie nie porzucą swoich przekonań, nie ma szans. Pełne zwarcie? Podczas swoich debat na temat płci dopytywałam o możliwość pokojowego współistnienia. Osób wierzących w nieskończoną ilość płci, czym jest spektrum, i zwolenników doktryn zakładających istnienie dwóch płci, w tym ateistów i przedstawicieli nauki. Niestety dano mi do zrozumienia, że o pokojowej koegzystencji nie ma mowy. Obierają postawę, że albo jesteście z nami, albo przeciwko nam. I chyba, drogi widzu, rozumiesz, że trudno mi przestać o tym myśleć. Zauważam, że mamy autentycznie poważny problem społeczny. I wkurza mnie, że mamy takie problemy, że nie możemy wszyscy razem zajmować się znacznie poważniejszymi sprawami, takimi jak walka o prawa zwierząt czyli o jedyną grupę nieposiadającą żadnych praw, nawet prawa do życia. Jedyną grupę tak totalnie krzywdzoną. Mam głęboką nadzieję, że jako społeczeństwo. Czym prędzej wyrośniemy z tych sztucznie kreowanych problemów i porzucimy podziały? Czego wszystkim nam życzę? Napisz proszę w komentarzu: Jak Ty rozumiesz kwestię oddzielenia człowieka od jego ciała? Kim w takim razie jest człowiek, który nie jest swoim ciałem? Oraz czy da się pogodzić materialistyczny ateizm, deklarowany przez większość przedstawicieli lewicy, z takim światopoglądem? A ja już dziś dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.